Telewizja w Polsce.pl, Dzień w Polsce.pl. Obiecuję państwu, że spróbujemy teraz z Marzeną Nykiel z portalu w Polityce.pl. Dzień dobry, Marzena. Dzień dobry. Nie rozmawiać o tym, co działo się w weekend. Spróbujemy, ale to nie jest chyba do końca możliwe. Tak czy inaczej, zaczniemy od tego, co dziś, co teraz aktualnego, co na portalu w Polityce.pl. Na pierwszym miejscu mamy petycję nie dla karty LGBT w szkołach. No to jest rzeczywiście temat, który ostatnio wprowadził takie mocne wrzenie, zwłaszcza wśród rodziców dzieci uczęszczających do warszawskich szkół, bo z Warszawy właśnie cała sprawa wychodzi, ale już mamy sygnały, że na Warszawie wcale się nie kończy, bo już zaczyna być problem w Łodzi i w innych miastach. Mówimy o tych priorytetach Rafała Trzaskowskiego. Tak? A no właśnie, Rafał Trzaskowski podpisał kartę, deklarację taką warszawską, która ma sprzyjać środowiskom LGBT, tak naprawdę nadając im jakieś nadprogramowe przywileje. Wśród tych, w tej deklaracji właściwie widzimy, że wszystkie obszary życia są nią objęte, od administracji, po współpracę z różnymi podmiotami ratusza, z podmiotami zewnętrznymi, ale taka najbardziej niepokojąca jest kwestia edukacji. A masz wrażenie, że to jest przekroczona ta cienka linia między ochroną tych środowisk a promowaniem tych środowisk? Oczywiście, że tak. Te środowiska są nie tylko promowane, ale wręcz w Warszawie zostaje im nadana ranga wyższości, jakiegoś takiego szczególnego uprzywilejowania. Bo tu już nie chodzi o to, żeby ich, nie wiem, wspierać poprzez nadanie im, nie wiem, karty zniżkowej, co już w wielu miastach jest praktykowane. Też byłoby uprzywilejowaniem, tak. Tak, ale chodzi o to, że po pierwsze ma być wprowadzony pełny monitoring bezpieczeństwa osób LGBT i to nie chodzi tylko o osoby, nie wiem, homoseksualne, ale bardzo szerokie środowisko, wręcz queerowe, to znaczy takie, które nie mieści się w żadnych obyczajowych kategoriach, bo to plus właśnie tego dotyczy. Czyli wszelkie możliwe, no wręcz może i dewiacje się w pewnym sensie w tym zmieszczą, jak zaczniemy analizować samą definicję. O co chodzi z deklaracją? To jest niezwykle niebezpieczne, bo Rafał Trzaskowski zobowiązuje szkolnictwo warszawskie do tego, aby wprowadzało programy takie równościowe do szkół. Każda szkoła ma być przez tak zwanego latarnika obserwowana, czyli przez osobę, która będzie sprawdzać, czy te standardy są wdrażane. Co więcej, zobowiązuje szkoły do współpracy z organizacjami pozarządowymi, a takie, wiemy dobrze, mają już gotowy pakiet rozwiązań edukacyjnych, mają podręczniki dla nauczycieli. Wszystko to opiera się na standardach Światowej Organizacji Zdrowia. No, w tych standardach, jak już szeroko opisywaliśmy na portalu w Polityce, odsyłam do tych dokumentów, no, są takie rozwiązania, które skupiają się wręcz na seksualizacji i to dzieci już najmłodszych. Właściwie chodzi o dzieci w wieku 0 do 4 lat. I petycja, o której mówimy, jest petycją do minister edukacji. Do minister edukacji, aby jednak zadbała o konstytucyjne prawo rodziców. No bo jednak to rodzice mają konstytucyjne prawo do wychowania dzieci w kręgu wartości, które sami wyznają. A seksualizacja dzieci, bo tutaj nie chodzi o to, żeby mówić dzieciom, skąd się wzięły i w jaki sposób, na czym polega, nie wiem, dojrzewanie i dorosłość seksualna, ale tutaj chodzi o to, żeby to prowadzić najzwyczajniej do demoralizacji. Tego rodzice nigdy nie chcieli, głosując na Prawo i Sprawiedliwość, w ogromnej mierze wyrażali właśnie taką potrzebę zabezpieczenia dzieci przed demoralizacją. No i tego też wymagają teraz od Prawa i Sprawiedliwości, aby powstała jakaś inicjatywa na poziomie centralnym, która zablokuje takie poczynania samorządów, jak to mamy, jak to widzimy w Warszawie. Czy potrzeba aż petycji? Czy pani minister nie monitoruje takich spraw? Czy ma już w głowie jakby swoje miejsce w Brukseli? Bo wiemy, że jest na pierwszym miejscu w okręgu 12 Dolnośląsko Opolskim, pani minister Anna Zalewska. No miejmy nadzieję, że monitoruje. Jakiś czas temu, kiedy pojawiały się te tęczowe piątki, prawda, w niektórych szkołach mówiła, że nic nie może dziać się w szkole bez wiedzy rodziców, no ale jak widzimy, te kolejne rozwiązania samorządów, które mają zwierzchnictwo nad szkołą. Takie próby obchodzenia jakby tutaj systemu, tak, rozumiem. A no właśnie, i mam wrażenie, że też Warszawa jest takim polem doświadczalnym. Platforma sprawdza, co może robić na poziomie samorządów, jak daleko pójść, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań i do
ideologicznych, bo przecież no, to jest, to nie jest wszystko zawieszone w próżni. Platforma Obywatelska jest regularnie wspierana przez organizacje międzynarodowe także, prawda, czy poprzez swoich kolegów z Unii Europejskiej. I o ile będzie wdrażała taki trend ideologiczny, jaki został wyznaczony Europie, no tyle będzie to wsparcie miała. A wiemy, że i ulicą, i za granicą chce przejąć władzę. Teraz już wchodzimy w grę przedwyborczą, więc wszystkie te sposoby i to takie, tu mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać taką weryfikacją tego, czy są zdolni wprowadzać ideologiczne rozwiązania, czy nie. Tutaj mamy to już takie granie z niewinnością wręcz dzieci, bo to jest dosyć niebezpieczne. Tak, to się robi zdecydowanie niebezpieczne rzeczywiście, jeżeli to wkracza do szkół. No liczymy na to, że jeszcze przed kampanią wyborczą pani Anna Zalewska przychyli się do tej petycji. Można ją podpisać u nas na portalu wpolityce.pl. Tak, jest odnośnik, gdzie można to podpisać. No im więcej ludzi się tym zainteresuje, pewnie tym większe pole rażenia, ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko Ministerstwo Edukacji no jakieś narzędzia dyscyplinujące ma, bo prawa konstytucyjne rodziców są priorytetem. Mhm. Tak, szczególnie jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Szczerze mówiąc, to tak zachęcająco brzmi, to jakieś tam zniżki, jakieś takie opieka z tej strony LGBT+, może ja bym się zainteresował, można taką kartę dostać po prostu? No, myślę, że tak, no bo gdybyś zgłosił się jako osoba należąca, no to nie można by cię przecież jakoś zdyskryminować, co więcej. No LGBT nie, ale może ale w tym Q. plusie, może, plus, może tak. W tym plusie gdzieś bym się zmieścił, tak? Myślę, że plus otwiera wszelkie możliwości. Możesz się popisać w wyobraźni. Boję się tej wyobraźni w tym momencie, także zostawmy to rzeczywiście. Na portalu wpolityce.pl na czołowym miejscu teraz nie dla karty LGBT w szkołach. Podpisz petycję, tak jak Marzena Nykiel mówiła, tam jest ten odnośnik, warto oczywiście spojrzeć. Relacje polsko-izraelskie to jest ten temat, który oczywiście istnieje w mediach od dłuższego czasu, tak naprawdę od czasu tej konferencji bliskowschodniej w Polsce. I mamy kolejny zakręt z historią pana Izraela Katza, czyli pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych, który przywołał słowa premiera Itzhaka Szamira o tym, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Teraz nie zamierza się z tego wycofać. Czy można to tłumaczyć tylko tą kampanią wyborczą, która toczy się w Izraelu, czy to jest jakiś kolejny taki pomysł na zaistnienie w polityce? Kampania wyborcza to jedno, a drugie to jednak chyba wyrażenie, no pewnej, konsekwentne wyrażanie pewnej mentalności. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby głosił takie tezy, nie wierząc w to, co mówi. Zwłaszcza, że minister Czy też nie wierząc, że trafi to na jakiś podatny grunt tam w Izraelu, tak? Rozumiem. A no właśnie, no tak, tego chyba oczekują wyborcy, no ale jednocześnie myślę, że jest wyrazicielem też własnego poglądu pan Katz, mówiąc o tym, że no, Polacy w taki sposób działali. Co więcej, teraz próbuje się niby bronić, ale mówi wprost, że nie zamierza za nic przepraszać. Podtrzymuje swój pogląd i mówi tylko, że nie mówi o wszystkich Polakach. Więc będziemy się tutaj bawić w takie półsłówka. Czy wszyscy, czy prawie wszyscy. I szukać takich wytrychów, które nie pozwolą pociągnąć kogoś prawnie do odpowiedzialności. A jednocześnie przekaz jest jednoznaczny. Widać, że chodzi o to, żeby Polaków jednak opluć i wskazać ich jako winnych Holokaustu. Na to zgody być nie może i widać też, że Polacy oczekują też jednoznacznego stanowiska strony polskiej, bo zbyt często pojawiają się tego rodzaju przekazy. Widać, jak bardzo brakuje tej ustawy o IPN, która by jednak to regulowała i pozwalała wymagać, tak? No niestety z tej ustawy, jak pamiętamy, wycofaliśmy się pod wpływem naporu Izraela. Wtedy bardzo mocno Izrael zareagował w wewnętrzne sprawy Polski, prawda? No, w zamian mamy tą deklarację podpisaną przez premierów Netanyahu i Morawieckiego z czerwca ubiegłego roku, ale się okazuje, że to jest tylko świstek papieru. Jeżeli mówimy o nastrojach antyżydowskich, no to je karamy, piętnujemy, ale antypolonizm jest jakimś tutaj znów tematem tabu. No dziś widzimy, że ta deklaracja była tylko PR chyba zabiegiem na potrzeby wewnętrznej polityki jednej czy drugiej. Natomiast nie wynika z tego kompletnie nic, bo w momencie najważniejszym dla nas międzynarodowo, jakim była konferencja bliskowschodnia, kiedy mogliśmy zaistnieć z własnym przekazem historycznym, on został niestety zdominowany poprzez fałszywe, kłamliwe oskarżenia zadawane Polsce z różnych stron. No to jest ogromnie bolesne. Bolesne jest też to, że nie reagujemy w sposób jednoznaczny. Znaczy rzeczywiście już w
ostatnim czasie najmocniej chyba wyraził się tutaj prezydent Duda przed szczytem wyszehradzkim, który powiedział, że na takie traktowanie Polski zgody być nie może i proponuje... Że to nie jest dobry moment na jeżdżenie do Izraela i organizowanie tam spotkań. Tak? Co więcej, dał konkretną propozycję. Przenieśmy szczyt do Wisły. Udostępniam pałacyk tutaj należący... Rezydencję prezydencką. Tak, rezydencję prezydencką. Więc takich jednoznacznych... Dobrze, że do tego szczytu nie doszło, bo te pomysły rządu też były różne. Najpierw miano niby obniżyć rangę, potem wysłać wicepremiera. I to byłoby rozwiązanie w porządku, ale kiedy przyszło do pomysłu, żeby wysłać tam szefa MSZ, no to już zaczynało być dosyć groteskowe, bo w chwili, gdyby odbyło się to tam, no to Polska byłaby na straconej, przegranej pozycji. Dobrze, że szczyt oficjalnie odwołano. Natomiast no my naprawdę musimy zrobić wszystko, używać wszelkich możliwych środków do tego, żeby polską historię krzewić, no ale przede wszystkim nas bronić w takich sytuacjach. Mamy za sobą konferencję paryską. Też wczoraj na portalu umieściliśmy już dokładne słowa, jakie padły z ust Tomasza Grossa, który mówi, że on też używa takich niuansów, że w Polsce być może w czasie II wojny światowej zginęło więcej Polaków jakby w miejscach, gdzie żyli, niż w obozie koncentracyjnym. No to widać napór, tak, jakiejś ze strony tego lobby i taka próba wtłaczania nas, stawiania nas w roli ofiar, nie ofiar, tylko katów. Czy to gdzieś może mieć takie podłoże finansowe, tutaj myślę o wprowadzonej ustawie 447, tak, czyli gdzieś przygotowywanie ludzi do tego, że za chwileczkę ktoś będzie od nas wymagał pieniędzy tego mienia bezspadkowego. Padło takie roszczenie podczas właśnie tej konferencji bliskowschodniej. Na wspólnej konferencji prasowej Mike'a Pompeo z ministrem Czaputowiczem padło takie oczekiwanie, jakby, że strona izraelska... Wrażenie, się tego... że nasi przyjaciele przychylnie na to spojrzą, tak? Co w języku dyplomacji jest dosyć jednoznacznym stwierdzeniem jednak. A no właśnie, a to oznacza, że Izrael wykorzystuje wszystkie możliwe sposoby dotarcia do Polski, żeby wywrzeć presję, że to jest jednak temat dla nich ważny, prawda? I niby próbowano się jakoś tak wycofać z tego. Polska strona mówi jednoznacznie, że jest to sprawa zamknięta, kwestia mienia pożydowskiego. Tymczasem już po tych słowach padło stwierdzenie pani Mosbacher, ambasador USA w Polsce, że nie, to sprawa jest otwarta i te restytucje to są nadal w grze i będziemy do tego wracać. No więc jesteśmy pod takim ostrzałem. Trudno nam się żyje między Niemcami a Rosją, kiedy sojusznikiem są Stany Zjednoczone, a one są tak mocno proizraelskie, że... Sprzęgnięte w zasadzie z Izraelem, właśnie. Tak? To jeden organizm. No nic, no ciężko. Ale interes Polski jest ważniejszy i Polacy też to czują. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość musi odczytać tę temperaturę wrzenia, bo ona jest... No, inaczej elektorat Prawa i Sprawiedliwości odejdzie. No, najzwyczajniej odejdzie, bo to są sprawy najważniejsze. Czuł, że ktoś ich broni, że ktoś broni Polskę autentycznie. Tama postawiona w pewnym momencie rzeczywiście i pewien punkt, którego przekroczyć nie wolno. To jest chyba taka rola dla postawienia dla polskich władz i rzeczywiście konsekwentne wymaganie tego. Ja mówiłem, że będziemy próbowali nie mówić o tym, co w weekend, ale trochę jednak powiedzmy, bo zaczęliśmy od tego LGBT i przypomniały mi się te memy z koniczyną PSL-u przemalowaną na tęczowo. Rzeczywiście PSL dołączył do Koalicji Obywatelskiej. Tak egzotycznej, znaczy powiedzieć, że to egzotyczna koalicja, to tak jakby nic nie powiedzieć o tej koalicji, tak? No to się nazywa chyba sprzedanie najświętszych wartości za cenę, no nie wiem, politycznej przyszłości. Bardzo to jest wątpliwe. Dzisiaj... Jaka to przyszłość dla PSL-u w tej koalicji? No ja rozumiem, że oni chcą gdzieś się w tym plusie tej koalicji zmieścić jako taki zupełny dodatek, chociaż wiemy z historii, że to jest ugrupowanie, które świetnie radziło sobie i z SLD, i w Platformie, więc potrafi się w różnych konfiguracjach politycznych odnaleźć, ale tutaj już są tak szeroko te skrzydła rozłożone przez Grzegorza Schetynę, no w takim szpagacie to się długo nie wytrzyma chyba. Nie wytrzyma się, zwłaszcza, że tam widać dwa elementy. Pierwsza to cel, jaki oni sobie rysują, no to dokładnie taki, jak i zawsze. Odsunąć PiS od władzy. Tak jest, i cel jest jasny i niezmienny, i za to ich nawet trochę trzeba szanować. Tak. A druga sprawa, no to jednak liczba miejsc na tych listach jest mocno ograniczona. Jeżeli nawet w obrębie Prawa i Sprawiedliwości są o to jakieś tam
rywalizacje duże jednej i jakby Zjednoczonej Prawicy, powiedzmy, tak? No to tak, no wchodzę ze swoim ugrupowaniem do tej koalicji, to coś bym chciał dla siebie no z tego dostać. No właśnie, gdzie oni się mają wszyscy pomieścić? I każdy chce, i zielony, i czerwony chce, każdy chce, tak? A jeszcze do tego Ryszard Petru tam próbuje się dostać i pani Nowacka też ze swoją inicjatywą, która jest w trakcie rejestracji, stąd nie mogła wejść w odpowiednim czasie. No przedziwne to wszystko. Najbardziej twarz stracił PSL i rzeczywiście te komentarze, które widzimy na bieżąco, no PSL stracił twarz, stracił właściwie prawo do posługiwania się tym znaczkiem ludowców i to mówienie PSL-u, że no nasza partia ma ponad 120 lat i to jest brand, którego nawet Koalicja Europejska nie jest w stanie... I że Witos to nie takie koalicje zawierał. A no właśnie, tak? To dzisiaj Kośniak Kamysz tak tłumaczy. No tymczasem no memy memami o tym, że powstają szkoła gospodyni LGBT, ale jest to ogromny cios. No co mają ze sobą zrobić wyborcy ludowców? Co mają zrobić rolnicy? Wiedzą, że głosują na panią posłankę Scheuring-Wielgus na przykład, tak? A no właśnie. Co więcej, zdecydowana większość w tej koalicji to są ludzie opowiadający się za jakimś, no nie wiem, likwidacją ferm futerkowych, albo no, mocno taka lewacko zideologizowana, jeśli chodzi o ekologię. A może... Co stoi w sprzeczności jednak z tradycyjnym wiejskim no, myśleniem o... No właśnie, bo ja też wyczytałem u nas na portalu w polityce.pl w komentarzu chyba Michała Karnowskiego taką sugestię, że może PSL już tak naprawdę nie ma. Nie zostało nic z tej, bo my mówimy tradycyjne ugrupowanie i tak dalej. Może tej tradycji po prostu nie ma. Tak się zagonili gdzieś w kierunku tej Europy nowoczesności, że nie zostało nic z tego, co my mamy w głowie pod szyldem PSL. No i tutaj trzeba by zadać pytanie, co tak naprawdę z PSL-u jest w samym liderze PSL-u. Bo i dojdźmy do takich źródeł. Zwłaszcza, że nawet jeszcze poprzedni szefowie jakoś PSL-u próbowali wpłynąć na... No przecież Marek Sawicki próbował wpłynąć na decyzję Kośniak-Kamysza. Miałbym już kłopoty, też głośno mówi, że był przeciwny temu wejściu w tą koalicję. Tak? A no właśnie, czyli taki starszy rdzeń PSL-u obecnego wcale nie był zainteresowany tą koalicją. Widać ta no, Kosiniak-Kamysz i ci, którzy są wokół niego, no jakoś tak się dali temu tej nowoczesności omamić, że być może myślą, że to jest dla nich szansa wejścia do Parlamentu Europejskiego. Ale jest to... No, nie ma szans się doprzeć. Przyjąć chyba w elektoracie. Ja stawiam, i to mógłbym się nawet założyć chyba, że przed jesienią to się wszystko rozleci i będzie konfigurowane na nowo. Może na Nykiel, portal polityce.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my w telewizji w Polsce.pl trzymamy się ciągle spraw bieżących i aktualnych i wracamy za chwilkę. Zostańcie z nami.